Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi. Skradzione w Niemczech, znalezione w Jaworze. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie. 17-latek czeka na wyrok. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zebrali obszerny materiał dowodowy. Dwie ciężarówki skradzione u naszych zachodnich sąsiadów odnaleziono w Jaworze. Odzyskali je policjanci z Jawora we współpracy z kolegami z Wrocławia. Policjanci prowadzili akcję na terenie Jawora. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Jawora oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas wykonywanych wspólnie działań na terenie Jawora zlokalizowali dwa samochody ciężarowe marki DAF, które jak się okazało zostały skradzione z terenu Niemiec. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są obywatelami Litwy. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. Skradzione samochody trafiły na policyjny parking. Wpadł na gorącym uczynku, w dodatku będąc poszukiwanym za ucieczkę z poprawczaka. 17-letni legniczanin czeka na wyrok sędziego w swojej sprawie. Na karę wpływ będzie miało jednak wiele okoliczności. Nastolatek wpadł na gorącym uczynku, gdy próbował włamać się do pozostawionego na parkingu busa. Jego zachowanie zauważył policjant prewencji podczas nocnej służby. Natychmiast udał się w kierunku mężczyzny, aby dokonać jego zatrzymania. Próbując go obezwładnić, mężczyzna próbował wyswobodzić się, oczywiście mając nadzieję, że ucieknie z miejsca zdarzenia. 17-latka obezwładnił i przewiózł do policyjnego aresztu nadjeżdżający patrol. Jak się okazało, legniczanin miał na koncie więcej przestępstw. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zebrali obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów dotyczących włamań do pojazdów i kradzieży mienia znajdującego się wewnątrz. Nastolatek niebawem stanie przed sądem, jednak dziś trudno orzec, jaką karę poniesie. Wyrok będzie zależał od wielu okoliczności, m.in. środowiska, w jakim wychowuje się 17-latek, jego opinia i tym podobne. Policjanci z Wydziału Prewencji zatrzymali 27-letniego mieszkańca Głogowa, który kierował samochodem pod wpływem narkotyków. W jego samochodzie policjanci ujawnili amfetaminę. Najpierw Głogowianin został zatrzymany do rutynowej kontroli. Policjanci ujawnili jednak w jego samochodzie woreczek z zawartością amfetaminy. Mężczyzna miał w samochodzie amfetaminę. Nie była to duża ilość amfetaminy, ale te narkotyki były przewożone w samochodzie i za to grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Znalezienie w pojeździe mężczyzny narkotyków spowodowało, że mundurowi poddali go narkotestom. Szybko okazało się, że Głogowianin wpakował się w jeszcze większe tarapaty. Okazało się, że prowadził również ten samochód pod wpływem narkotyków, pod wpływem środków odurzających. W związku z tym pobrano krew do dalszych badań, a mężczyźnie grożą zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem substancji odurzających. Taka sytuacja jest traktowana tak samo jak kierowanie pod wpływem alkoholu, a więc grozi mu tutaj do 2 lat pozbawienia wolności, utrata uprawnień do kierowania oraz nawiązka, którą wymierza w takich wypadkach sąd. Nawiązka może wynieść nawet 5000 zł. O tym, jaką ostatecznie karę poniesie nieodpowiedzialny kierowca, zdecyduje jednak sąd. A w dalszej części programu zobaczymy jeszcze. Silny jak Hulk z chorym serduszkiem. Każda ta operacja ma kosztować 800 tysięcy, ale ona jest ratująca życie. Kupo zdobę wesprzyj niepełnosprawnych. Produkcja trwa w trybie ciągłym, więc serdecznie zapraszam. Jerzy ma 6 lat i zmaga się z ciężką wadą serca. Czeka na 3. już operację, tym razem za granicą. Mama chłopca prosi o pomoc. Potrzebne są pieniądze. 800 tysięcy złotych. Dzięki zebranym pieniądzom chłopczyk ma szansę na operację w Szwajcarii. Czasu jest jednak niewiele. Pieniądze muszą zostać zebrane do końca grudnia.
Ma 6 lat i miał już 2 operacje, 8 zabiegów na serce. Przez 3 lata nie mógł samodzielnie jeść. Teraz czeka na kolejne 2 poważne operacje za granicą. Lekarze z Genewy podjęli się naprawy małego serca Jerzyka. Potrzebne są jednak pieniądze. Koszt operacji to 800 tysięcy złotych. Rodzice Jerzyka takich pieniędzy nie mają, dlatego proszą o pomoc. Klinika w Genewie przewidziała 2 operacje serca w krótkim czasie. Jedna teraz, druga za pół roku. Każda ta operacja ma kosztować 800 tysięcy, ale ona jest ratująca życie Jerzyka, bo to serduszko, które ma, już jest naprawdę bardzo słabe. Oprócz złożonej wady serca, Jerzyk ma także wadę słuchu i układu twarzoczaszki. Po porodzie u chłopca wykryto zespół Goldenara. W związku z wadą serca u chłopca rośnie nadciśnienie płucne. Jerzyk męczy się nawet podczas zabawy z siostrą. Nie może funkcjonować tak, jak każdy zdrowy 6-latek. Nie chodzi do przedszkola, nie może biegać, skakać czy bawić się w berka. Berek jest męczący, bo jak biega się, to on, no tak, berek jest męczący. Serduszko się wtedy męczy? No tak. I szybko oddycham. O ile w dzień Jerzyk funkcjonuje w miarę normalnie, to koszmar zaczyna się w nocy. Wtedy przychodzi ogromny ból nóżek. Nie śpi ani chłopiec, ani rodzice. Na razie pomagają leki przeciwbólowe, ale zaczyna cierpieć brzuszek. Najprawdopodobniej jedną z przyczyn, dla których może tak się dziać, właśnie jest to niskie natlenowanie krwi, ta niska saturacja. Operacje w Genewie pozwolą dotlenić organizm i być może zniwelować ból, ale przede wszystkim pozwolą Jerzykowi żyć. A on ma dużo woli walki i, jak sam mówi, bardzo dużo siły. Jestem silny jak Hulk, szybki jak Flash, mądrala jak sowa. Każdy, kto chciałby wesprzeć chłopca, może to zrobić, biorąc udział w licytacjach na bazarku charytatywnym stworzonym przez mamę chłopca na Facebooku. Pieniądze na leczenie zbierane są również na platformie Się Pomaga. Choinki, stroiki, wieńce i bombki, a wszystko na kiermaszu świątecznych ozdób, który zorganizowali jak co roku podopieczni warsztatów terapii zajęciowej Przytulisko w Świetlicy w Lubinie. Zebrane środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby podopiecznych. Drzwiami WTZ przy odrodzenia 8 w Lubinie jest już świątecznie. Na mini straganie pojawiły się ozdoby choinkowe, stroiki i wieńce, a wszystko w przystępnych cenach. Choinki, bałwanki, pierniczki, kartki, stroiki nagrobne. Tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Zakupując u nas na nasze prace, wspomagacie oczywiście Państwo naszą fundację. Warsztaty terapii zajęciowej i stowarzyszenia co roku dbają o to, by Lubinianie mogli pięknie przyozdobić swoje domy przed świętami Bożego Narodzenia. Warto się pośpieszyć, ponieważ ozdoby schodzą jak świeże bułeczki. Mile jesteśmy zaskoczeni, że taka jest fajna reakcja naszych mieszkańców. Bardzo chętnie kupują. Myślę, że już się przyzwyczaili do tego, że już tutaj jesteśmy przed każdymi świętami, przed każdymi ważnymi wydarzeniami. Staramy się umilić naszym mieszkańcom również czas w domach, żeby mieli ładne ozdoby. Podopieczni są, cały czas pracują, wykonują, produkcja trwa w trybie ciągłym, więc serdecznie zapraszam. Kiermasz jest czynny od poniedziałku do piątku od 9 do 17. Górę grosza w kształcie serca usypali mieszkańcy Jawora na rynku tego miasta. W ten sposób już po raz 7 wspierają podopiecznych stowarzyszenia Damy Radę. Akcja została zainicjowana przez grupę Skorupiakom, mówimy nie, kilka lat temu. Celem była pomoc przede wszystkim dzieciom z chorobami nowotworowymi. Obecnie organizuje ją Stowarzyszenie Damy Radę z Jawora. Później dzielimy oczywiście te pieniążki dla wszystkich naszych podopiecznych. I cieszę się, że nasi mieszkańcy, nie tylko, bo to nie tylko z Jawora, tak podchodzą z takim sercem właśnie do naszej tutaj zbiórki. Stowarzyszenie opiekuje się potrzebującymi mieszkańcami miasta, przede wszystkim dziećmi. To same maluchy, ale i nieco starsi, wsypują woreczki z monetami od serca. Myślę, że to już jest tak w tradycji Jawora, że już mówią ludzie, że będą zbierali na następny rok. Dziękujemy bardzo wszystkim za to. Staramy się systematycznie w każdej akcji brać udział, ze względu na to, że mówię, nam ludzie pomagają, my staramy się pomagać. Pogoda sprzyja, zabawa jest wspaniała. Dziecko zadowolone dostaje słodyczy, cukierki, czego chcieć więcej.
Organizatorzy akcji liczą na to, że i w tym roku uda się zebrać jeszcze więcej pieniędzy niż w poprzednim i pobić rekord. Wiemy już, że udało się zebrać aż 200 kg pomocy. W banku monety zostaną dokładnie zliczone. Starsi mieszkańcy Grębocic nie lubią się nudzić, dlatego chętnie wzięli udział w projekcie Seniorzy w sieci czytają poezję dla dzieci. To było nie lada wyzwanie, ale wszyscy sprostali mu mimo panującej pandemii. Na pomysł nagrania audiobooków dla dzieci wpadła Katarzyna Czajkowska, która chciała zachęcić najmłodszych do sięgania po literaturę. Mój zamysł był też taki, żeby naszych seniorów odciągnąć od problemów dnia codziennego i zaangażować ich właśnie do tej akcji. W pierwszym etapie projektu odbyły się warsztaty z poprawnej dykcji i emisji głosu. Następnie przystąpiono do realizacji nagrań, w których wzięło udział 12 osób. Były Jana Brzechwy, Grzyby, Jana Brzechwy Smok i Marioli Szczałkowskiej Miłość, Radość, Smutek, Lęk. Także przepiękna bajka. Musiałem kilka razy przeczytać, bo to tak od razu się nie da, żeby zaakcentować. Kilka było powtórek, wiadomo, nie? Ale było bardzo fajnie. Stres jest zawsze, ale to jest taki stres motywujący. No i szczególnie to czytaliśmy pod adresem dla dzieci, więc wiadomo, jak dzieci potrafią krytycznie czasami spojrzeć na to, ale wszyscy się starali i myślę, że się podobało. Początkowo nagrania audiobooków miały odbywać się w Centrum Aktywności Społecznej. Przeszkodziła jednak pogoda. Największą trudność to chyba sprawił nam padający deszcz w pierwszym dniu nagrania. Padało tak intensywnie, że słychać było, jak krople deszczu uderzają o blachę, a ogólnie rzecz biorąc nie mieliśmy żadnych problemów w trakcie nagrania. Potem pani Katarzyna zaprosiła seniorów do swojego studia. Tam odkryła nawet lektorskie talenty wśród uczestników akcji. Osoby, które wzięły udział w projekcie, to są osoby, które na co dzień śpiewają w chórze Złota Jesień. Umiejętności, które zdobywają seniorzy podczas zajęć wokalnych, czyli przede wszystkim ćwiczenie wyrazistości mowy, tutaj się bardzo przydały. No i jak okazało się, każda z tych osób świetnie sobie poradziła z czytaniem wierszy. To jest jednoznaczne dla mnie z tym, że mają talent recytatorski. Oprócz wokalnego mają również talent recytatorski. Przeczytane przez seniorów wiersze najmłodsi mogą odsłuchiwać na kanale YouTube Grębocickiego Urzędu Gminy. W Parku Wrocławskim pojawiła się wyjątkowa szopka, zaś w sercu miasta stanęły świąteczne ozdoby rozświetlone tysiącami światełek. Tegoroczna iluminacja w rynku oraz świąteczna scenka w parku od kilku dni cieszą oko mieszkańców Lubina i nie tylko. Bożonarodzeniową szopkę można podziwiać w lubińskim zoo od 6 grudnia do 6 stycznia. W jej wnętrzu, podobnie jak w latach poprzednich, pojawiły się drewniane figury świętej rodziny, które wyszły spod dłuta Janusza Skrętkowicza, znanego lubińskiego artysty rzeźbiarza. W szopce też są zwierzaki, z tym, że nie będą cały czas. Zwierzaki o 15 wracają do budynków inwentarskich, dlatego że jest to już ich pora spania. Gdy zaczyna się ściemniać, no, idą po prostu naturalnym trybem spać, więc nie będziemy ich przymuszać, żeby tutaj dłużej zostawały, ale w zamian zapalą się światełka. Dziedziniec zagrody otwarty jest aż do zamknięcia bram parku, czyli do godziny 18. Ten będzie czynny nieco dłużej w okresie świątecznym. Jak co roku w okresie świątecznym przez kilka dni bramy będą otwarte dłużej, tym razem aż przez cały tydzień, bo od 21 do 27 grudnia bramy będą otwarte do godziny 20. Zapraszamy do odwiedzin Parku Wrocławskiego. Być może w tym roku któreś ze zwierzaków przemówi ludzkim głosem w okolicach Wigilii. Tymczasem w okolicy rynku także zrobiło się świątecznie i jasno. Główne ulice i serce miasta zdobią wyjątkowe iluminacje. W tym roku pojawiło się kilka nowości. Są to na przykład renifery ciągnące sanie, okazała fontanna czy święty Mikołaj na motocyklu. Najpiękniej, jak co roku, mieni się kilkunastometrowa choinka, największy symbol Bożego Narodzenia. Świąteczne iluminacje można podziwiać w Lubinie do końca stycznia. 5 dróg w gminie Polkowice, którymi do największych zakładów pracy codziennie dojeżdża ponad 19 tysięcy osób, zostanie wyremontowanych. Projekt Bezpiecznie na Szychtę powstał głównie z myślą o górnikach. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych. W ramach projektu odnowionych zostanie łącznie ponad 8 kilometrów dróg. Gmina Polkowice to
To gmina, na której znajduje się najwięcej zakładów górniczych należących do KGHM Polska Miedź S.A. Infrastruktura dojazdowa do tych dróg niestety jest w stanie, do tych zakładów pracy niestety jest w stanie bardzo złym. Stąd też propozycja, aby podnieść bezpieczeństwo osób, które dojeżdżają do pracy, aby zapewnić większy komfort dojeżdżania do tych zakładów. Ulice prowadzące między innymi do zakładów KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowane latami wymagają interwencji. Pęknięcia, uskoki i zapadliska stwarzają realne niebezpieczeństwo dla podróżujących. Ulica Przemysłowa, dwa odcinki ulicy Kopalnianej, a także ulica Dąbrowskiego czy ulica Górnicza Sobin. Modernizacja obejmie kilka fragmentów na każdej z tych arterii. Dodatkowo chcemy, aby pojawiła się tam infrastruktura towarzysząca w postaci blisko 5 km dróg rowerowych. Dodatkowo, co jest zawsze istotne, miejsca parkingowe, ponad 100 miejsc parkingowych, które zostaną wybudowane tak, aby można było w sposób i zgodny z przepisami, ale i bezpiecznie swoje auta pozostawić przed szychtą. Całkowity koszt inwestycji to około 25 milionów złotych. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z budżetu gminy Polkowice, pozostała część ze środków zewnętrznych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych Inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze odpowiedzi. Kwota wnioskowana to jest ponad 12 milionów złotych, czyli szacujemy, że około 50% będziemy mogli uzyskać. Aktualnie trwają prace projektowe oraz konsultacje z mieszkańcami. Prace przy pierwszym etapie projektu pod nazwą Bezpiecznie na Szychtę rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.